Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Zacznę od tego, że to nie jest vlog, którego chciałam wrzucić. I tak naprawdę nagrywam tego vloga, ponieważ byłam, słuchajcie, jak wiecie, u Ewy. Ewa mi zrobiła super analizę kolorystyczną, ale też nie tylko. W sumie nie pojechałam tam tylko i wyłącznie dlatego. Pojechałam odwiedzić po prostu przyjaciół i spędzić z nimi świetnie czas i... Nagrywałam też vloga, nagrywaliśmy też z Ewą inny taki bardzo fajny challenge. Przypomniał nam się stary YouTube i było po prostu cudownie. I niestety nie sprawdziłam karty pamięci, nie wiem, może mam uszkodzoną tą kartę, nie wiem co się dzieje, bo już miałam raz taką sytuację, że filmiki po prostu straciłam, nie można wyświetlić plików i czytałam, oglądałam, słuchajcie, filmiki, jak zrobić, jak recovery tej karty, nic się, słuchajcie, naprawdę nie dało zrobić z tym i jestem zdruzgotana, bo naprawdę miałam super materiały dla Was, więc postanowiłam nagrać właśnie tutaj dzisiaj tego krótkiego vloga. Krótkiego. Mam nadzieję, że będzie długi i w miarę ciekawy, mimo że tak naprawdę jestem w domu i nie taki był plan, nie taki był plan, miało to inaczej wyglądać, ale chcę coś nagrać, aby Wam przynajmniej opowiedzieć może chociaż jak było. A więc pojechałam do Ewci i Matiego na taką a la parapetówkę. Jak wiecie, kupiłam im z wcześniejszych vlogów jakieś tam małe prezenty. Bardzo się ucieszyli, było bardzo przyjemnie. Chodziliśmy sobie na spacerki z psiakami, nasze pieski się już znają. Sisi jest takim ogniem i ten i tak temperuje tego Bazia. Nie chciała się za bardzo z nim bawić, ale po prostu myślę, że parę dni więcej i słuchajcie, biegaliby ze sobą tak porządnie, albo nawet spali ze sobą. Więc bardzo fajnie, cieszę się. Myślę, że po prostu no fajnie po prostu raz na jakiś czas się tak spotkać i nie tylko mieć ten kontakt przez telefon, który i tak zresztą mamy na co dzień, ale właśnie też się spotkać. Byłyśmy też z Ewcią w pubie na jedzonku. I słuchajcie, była też taka sytuacja, że złapał nas deszcz, jak wracałyśmy z tego pubu i Ewa zadzwoniła po taksówkę. I słuchajcie, Ewa dzwoni po tą taksówkę, a koleś mówi, my już jedziemy. A ona mówi, no ale jak jedziecie, jak jeszcze, kurczę, nawet Wam lokalizacji nie podałam. A on jeszcze, ten koleś, mówi, no przecież jadę na twój stary adres. Ona mówi, ale ja nie jestem na starym adresie, skąd wy macie takie informacje? My tak żeśmy zmokły. Ewa mi dała kurtkę, bo Sisi się trzęsła, trzymałam ją na rękach, ale była strasznie mokra. I on mówi, Ewa, co ty ten, jeszcze zmarzniesz? Ona mówi, lepiej, żeby piesek był zdrowy, a ja chora, taka kochana. W każdym razie leciałyśmy w ten deszcz, ja, słuchajcie, rajtuzy, kurczę, po kolana spadały mi, te rajtuzy mi się zsuwały z dupy, po prostu taka masakra, ale koniec końców było świetnie. W ostatni dzień właśnie zrobiłyśmy tą analizę, która jest na kanale u Ewy i powiem Wam, że zawsze tak... może nie sceptycznie, ale zawsze tak podchodziłam do tego, że ja takich rzeczy nie potrzebuję, bo ja wiem, w co ja mam się ubierać i jakie kolory mi pasują. Jestem kolorowym ptakiem, mi pasuje wszystko. Jak wiecie, nie ograniczam się, jeśli chodzi o cienie do oczu w ogóle. Mogę nosić zielenie, niebieskie, różowe, fiolety, żółcie i tak naprawdę wszystko mi pasuje, bo jakoś to zawsze dobrze dobieram. No, to chyba powinno być, jeśli się jest make-up artist. Więc w miarę to dobrze zawsze wygląda. Natomiast powiem Wam, że tak mi się trochę otworzyły oczy pod kątem tego, co mi bardziej pasuje i jak mogę po prostu udoskonalić swoją szafę. Więc powiem Wam, że było pod tym kątem bardzo ciekawie. Zobaczcie sobie właśnie ten filmik u Ewy. Więc tak. I słuchajcie, ja wróciłam wczoraj wieczorkiem do domku i tak się rozpakowałam trochę, nie do końca, powiem Wam, że
Jeszcze tam są jakieś rzeczy, muszę jeszcze kosmetyki. Dostałam od Ewy, słuchajcie, paletę. Może zrobimy test. W sumie dzisiaj mi się nie chce malować, dlatego że dzisiaj... dzisiaj mam dzień wolny, co prawda, i mogłabym się jakoś tam pomalować, ale nie chce mi się. Powiem Wam, nie chce mi się dzisiaj. Właśnie tak sobie wzięłam jeszcze jeden dzień wolny, bo w ogóle ten tydzień mam taki, bym powiedziała... jak to się mówi, jak to powiedzieć, no taki zalatany pod kątem właśnie przyjaciół, bo przyjeżdża też do mnie jutro druga koleżanka, która zostaje u mnie na dwie noce, także ja tutaj byłam u Ewy, tutaj przyjeżdża zaraz druga koleżanka, Beata, może ją kojarzycie, Beata, która wyjechała do Polski, ona była nieraz u mnie na kanale, więc na pewno będziemy nagrywać albo vloga, albo może jakiś makijaż, zobaczymy. Myślę, że bardziej Wam się podobają vlogi, więc chyba będą vlogi częściej. W każdym razie tak wygląda ta paleta. To jest paleta Pretty Little Thing. I Ewa mówi, bierz tą paletę, bo ja przecież... Co ja z tej palety tutaj zrobię? Ja mówię, no przecież masz brąz. Ona mówi, no i co z tego? To brązy mam gdzie indziej. Mówi, weź sobie tą paletę. Także miło z jej strony. Dziękuję Ewcia jeszcze raz za prezent. rozpakuję się po prostu do końca, bo jeszcze mam tutaj kosmetyczkę pełną właśnie moich rzeczy. Więc taki wstęp, słuchajcie, bo tak jak mówię... chciałam Wam opowiedzieć, co się po prostu wydarzyło. Także tak, kochani, mi przyszedł w ogóle rano kurier i mi przyniósł paczkę. I ja chyba wiem, co tam jest, także idę otworzyć przy Was. Okej. Ja już świąteczny kubek we wrześniu. Słuchajcie, przyszła mi paczuszka. Miała ta paczka przyjść w październiku, w połowie października, ale... okazało się, że przyszło to dzisiaj. I słuchajcie. A więc słuchajcie, co to jest, co to jest, co to jest. Tada! Mam nowy, słuchajcie, telefon. Czas najwyższy. Ja zmieniam telefony. A kto tak kicha? Ja zmieniam telefony co 2 lata. I ja mam kontrakt, więc jest mi tak po prostu łatwiej. Mam wszystko nielimitowane i tak dalej. Także ten kontrakt teraz jest nie dość, że tańszy, no to jest lepszy telefon. Wzięłam sobie, słuchajcie, 13 mini iPhone'a, a mój stary iPhone to była 8. iPhone 8. Nie brałam na tamten czas innego telefonu, ponieważ ja byłam strasznie uparta i powiedziałam, że ja nie chcę mieć telefonu na rozpoznawanie twarzy. Ja sobie nie wyobrażam nie mieć tutaj tego guziczka, a jeszcze właśnie te iPhone 8 mają te guziczki i ja się strasznie tego przyzwyczaiłam. Przez tyle lat miałam iPhone'a, już używam iPhone'y od 6 lat, tak? 6? Miałam 2 razy 5C, później miałam chyba, nie wiem, 6 bądź 8 lat, słuchajcie. I 2 lata temu, biorąc iPhone'a 8, to już były tam, wiecie, już były 11 i tak dalej, ale ja mówię, ja nie chcę, bo ja po prostu, nie dość, że to było w ogóle bardzo drogie, to na dodatek, słuchajcie, to było... Czekajcie, bo mi jest w ogóle niewygodnie, ja sobie przyniosę jakąś pufę, bo tak, o, na nogach nie lubię siedzieć, a jak siedzę po prostu tak wygodniej, to jestem za nisko, czekajcie. No, także o czym ja mówiłam, o tym telefonie, że byłam strasznie uparta i tak jak mówię, na tamten czas te iPhone'y były też bardzo drogie, tam kontrakt chyba wychodził 70 funtów, tutaj miałam kontrakt na 42 funty. Jak sobie teraz o tym myślę, że ja za iPhone'a 8 płaciłam 42 funty, a później mi to podnieśli, słuchajcie, do 48, to myślałam, że mnie, wiecie, co szczeli. Także, słuchajcie, przyszedł czas na zmianę, 2 lata minęło. Ja teraz sobie będę mogła sprzedać ten telefon. On jest w idealnym, perfekcyjnym stanie, jak nowy.
nie zacina się. Ja tutaj mam obudowę, którą kupiłam na początku. Nie wiem, czym teraz ścianę złamię, pewnie paznokcia. To jest malutki. Ja w ogóle lubię małe telefony. Podziwiam ludzi, którzy mają te duże pro i w ogóle. Dla mnie jest to za duże, nie lubię tego. Ja wielce na telefonie nie pracuję i nic nie robię. Ja naprawdę używam w większości tylko WhatsAppa. Przeglądam TikToka, Instagrama i czasami robię zdjęcia i to jest tyle. Ja nie potrzebuję nie wiadomo jak mieć rozbudowanego 10 kamer z przodu i z tyłu. Także ja lubię malutkie telefony, zwinne. I co to się dzieje? Nie wiem, nie ścionę tego, ale dzięki tej obudowie, ona co prawda jest brudna, także przed, wiecie, sprzedażą wyczyszczę to wszystko porządnie. Dzięki tej obudowie ten telefon może spaść po prostu wszędzie, na kafelki, na wszystko i nic się z nim nie stanie. Więc tak. I słuchajcie, oprócz mojego nowego iPhone'a wzięłam sobie też powerbanka firma Morphe. Proszę bardzo, bo stwierdziłam, że potrzebny mi jest w sumie. Czasami gdzieś na szybko wychodzę i mówię, ja, telefon jest nienaładowany, a jak będę miała zawsze naładowanego powerbanka, to zawsze mogę na szybko go ze sobą wziąć. W ogóle otworzymy, zobaczymy jak to wszystko wygląda z bliska. Także słuchajcie, no inny vlog, ale mam nadzieję, że chociaż trochę będzie to interesujące. Może nie aż tak jest to interesujące, jakbym była u Ewy. Ale niestety, słuchajcie, to jest coś, na co ja nie mam wpływu. To jest po prostu rzecz martwa. Kamera czy karta SD. Więc niestety na takie rzeczy nie mamy wpływu czasami. Dobra, to idzie do śmieci. Powerbank jest malutki, zwinny, dosłownie jak iPhone, chyba jak, nawet jak ten. Nawet troszkę mniejsza. O! Jest bardzo leciutka. Wcześniej miałam takiego powerbanka, kupiłam go. Drogi był ten powerbank. Chyba za niego dałam z 50 funtów. W Tesco kupiłam taki piękny różowiutki, ale był tak cholernie ciężki, że po prostu go nie zabierałam nigdzie, bo on był 4 razy cięższy niż telefon. No to cegłówka mała, naprawdę. Ten jest bardzo leciutki. Więc kupiłam, jest do tego kabelek. On przy tym telefonie, jak brałam, to kosztowało 20 funtów. Sprawdzałam sobie na online ten powerbank akurat i powiem Wam, że online one były droższe, więc ja dostałam deal przez to, że jestem już tyluletnim klientem firmy, a firma to jest, słuchajcie, Trójka. Ja mam telefon z Trójki. I tylko po prostu co 2 lata sobie zmieniam kontrakt, co 2 lata biorę nowy telefon, a numer mam ten sam. Dobrze, to otwórzmy tego iPhone'a. W ogóle, co jest dla mnie dziwne osobiście, to to, że z każdym rokiem, z każdym po prostu tym nowszym telefonem zaczęli ograniczać po prostu te wszystkie akcesoria, zmuszając ludzi do kupowania tej rzeczy, czyli ładowarka, słuchawki, co tam jeszcze było? Kabel, no wiadome, i tak dalej, i tak dalej. Teraz dostajecie tylko aparat. To wszyscy wiedzą, którzy kupują, że dla mnie jest to takie trochę dziwne. Takie naciągactwo, ale to takie naprawdę do potęgi jętej. Także słuchajcie, otwieramy. Ja się wzięłam w takim powder pink, delikatny kolor. Podoba mi się. No i zobaczmy, jak on na wielko... Jest tu ten kabel! A to... Czekajcie, 13 mini. Ja już myślałam, że w 13 nie dawali kabla. No to miłe zaskoczenie. Spoko. Spoko, cieszę się. I słuchajcie. Aparat ma 2 kamerki. I ściągamy. Voila. I tak się prezentuje. Jest malutki, jest zwinny. Nie ma guzika, Boże! ale porównajmy sobie go. Na pewno jest grubszy od tego. Czekajcie, ja muszę ściągnąć tą obudowę, żeby Wam porównać. Wyłaś.
Dobra. Już widzę, że tamten iPhone jest grubszy. Natomiast on jest delikatnie mniejszy i to mi się podoba. Super, słuchajcie. Zobaczcie na wielkość. Ten jest delikatnie mniejszy. Na szerokość, spadaj. Na szerokość jest parę milimetrów też mniejszy. Bardzo mi się to podoba. O. Widzimy? Natomiast jest szerszy. Porównajcie sobie tutaj właśnie jego strony. No i ten różowy jest szerszy. Natomiast nie przeszkadza mi to, bo najważniejsze jest to, że jest mały. Ja uwielbiam małe telefony. Więc słuchajcie, no włączymy go. Gdzie tu się go włącza? Tu jest duży przycisk. Tu się go włącza? Tak. Dobra. I teraz wszystko muszę sobie tutaj się zarejestrować, znaczy zalogować, żeby zrobić transfer danych i tak dalej, i tak dalej. Ja nie lubię nowych telefonów. Dla mnie jest to stresujące. Dla mnie jest to stresujące, bo ja jestem taka, że jak się do czegoś przyzwyczajam, no to się przyzwyczajam. A, i tutaj zamiast tego guzika to trzeba do góry? Czy co to trzeba zrobić? Wybierz język. Ja wybiorę sobie język polski. Wybierz kraj, Wielka Brytania. Ustawiam język. Karta już chyba w środku jest. Jest chyba. No i tak. I słuchajcie, no teraz mam trochę, zobaczymy. No, jest różnica na pewno w kamerach. Zobaczcie, jaka ta w ósemce była malutka, a tutaj jest lepsza kamera, powiedzmy. Szybki start. Dobra, ja Was nie będę zanudzać tym. Myślę, że później sobie skoczymy do Tesco. Zabiorę Was ze sobą, zobaczymy, jakie mają nowe ciuchy, bo powiem Wam, że jestem taka trochę zainspirowana tą analizą i chciałabym może sobie coś kupić, bo już nawet wczoraj z Ewą rozmawiałyśmy, to ja mówię, Boże, chyba po prostu skoczę na zakupy. Więc... Więc tak. Więc może coś kupimy. No i kupimy coś też na obiad. I coś razem ugotujemy. Także widzimy się niedługo. I tyle. Co jest bardzo fajne, to w tych nowych iPhone'ach, ja tak nie wiedziałam, że jest, wiecie, no jestem starą, staruszką, jeśli chodzi o takie innowacyjne, nowe rzeczy. Nowe telefony i tak dalej. Jestem fanem starej rzeczy. I słuchajcie, nie trzeba się tutaj logować, wystarczy po prostu mieć te dwa telefony obok siebie, także mogę wszystkie dane, słuchajcie, przenieść sobie bezpośrednio stąd, więc bardzo fajnie, wszystko będę miała tak samo, nie będę musiała się chyba logować nawet z tego, co widzę, więc super, że tak jest. Akceptuję. No i super, aktywuje się wszystko, konfiguruje. Także czekam. Muszę sobie kupić obudowę. Taką jak miałam właśnie do tego wcześniej. Ale zobaczcie, on jest w nienaruszonym stanie. Jest perfekcyjny. Także myślę, że też szybciutko go sprzedam. Bo jest idealny. O, moje zdjęcia. Dzień dobry. To będzie twój nowy iPhone. Nice. Dobra. No i teraz... To jestem w głębokim szoku, dlatego że poszłam po pudełko tego mojego starego iPhone'a. Ja cały czas myślałam, że to jest iPhone 8, a co się okazuje, że to jest iPhone Special Edition SE. Nie wiem, dlaczego mi się uzdurało, że to jest 8. Masakra. W każdym razie poszłam, żeby wiecie, go tutaj już... wszystko sobie sprawdzić, ile ma tych gigabajtów i tak dalej. No i szok. No i szok przeżyłam. Także mój iPhone SE jest na sprzedaż. Ten już, słuchajcie, się zrobił. Przesuń w górę. Tak po prostu palcem wystarczy. To jest na
I to wtedy jak tym palcem, to to jest od razu Face ID robione. Ja nie kumam tego. W każdym razie, słuchajcie. Mówię, przeżyłam szokers. A jak mam płacić? Jestem ciekawa, jak płacić. Czy można? Dobra, w każdym razie. W każdym razie to był iPhone SE. Także zaraz go wystawiam, słuchajcie, na supermarket, na ten, na marketplace i na Facebooku, chociaż jedna moja klientka pytała się, czy może go nie sprzedam, bo ona by chciała kupić dziecku swojemu i nie chciała nie wiadomo ile tych pieniędzy wydawać, więc dam jej jakąś dobrą cenę i może się zgodzi, słuchajcie, kupić. To będę miała już z głowy, a akurat przychodzi do mnie w następny wtorek na rzęski. To już mogłaby sobie go wziąć, także muszę zobaczyć ile, w ogóle ile one chodzą. Myślę, że nie jest jakiś on bardzo drogi, bo to jest tylko 64 giga, ale wiecie, ale jest w perfekcyjnym tak naprawdę stanie. Trochę zanudzam o tym iPhone'ie, ale powiem Wam, że dobrze stoi, bo stoi pomiędzy, bo to jest druga generacja 2020 rok tego iPhone'a. I tak jak patrzę nawet na marketplace, to ceny są od 130 funtów, od 110 nawet. Zobaczmy jaki to stan. Dobry stan. Więc od 110, słuchajcie, aż do 200 funtów. Więc dobrze wiedzieć. Także tak, kochani, no i wiadomo, tylko że nie mam do niego ładowarki. To znaczy kabel mogę dać, nie ma problemu. Natomiast nie mam tego, wiecie, wsadu do kontaktu. Nie mam też słuchawek. Ale mam za to obudowę, za którą zapłaciłam 20 funtów, więc jeszcze nie wiem, słuchajcie. Ale tak jak mówię, jest piękny, właśnie go ładuję. W każdym razie muszę zacząć tego używać, muszę się przestawić teraz. W każdym razie, słuchajcie, jest godzina 3:30. Ja zaraz się ubiorę i wezmę Siska, wiecie, do parku. I podładuję sobie kamerę, bo widzę, że mi pada. Więc luźny dzień. Luźny dzień na załatwienie paru spraw. I tak. Słuchajcie, po parku pójdziemy do Tesco. Wróciłam, kochani, już ze spacerku. Odwiedziła mnie na chwilę sąsiadka na babskie pogaduchy. I idę do Tesco. Zabieram Was ze sobą. Zobaczymy, jakie mają nowości, jakie ciuchy. I słuchajcie, mam strasznie ochotę zrobić zupę pomidorową, bo jest to chyba moja jedna z ulubionych zup. Więc zrobimy sobie razem fajną zupeczkę. Ostatnio Ewa nawet mówiła, że tyle razy próbowała robić zupę pomidorową i jej nigdy nie wychodzi. Więc Ewa, jak oglądasz, możesz się zainspirować. Bo zupa pomidorowa z ryżem jest miodzio. Dobra, to idziemy. Już jesteśmy.
dobrze, kochani, właśnie wróciłam. Nastawiłam już pół, troszkę mniej wody niż pół w takim dużym garnku wody. Wstawiłam. Jak widzieliście, w Tesco w sumie nic nie było ciekawego. Ta jedna koszula błękitna mi się tylko podobała, ale ja mam bardzo podobną, więc nie brałam. Więc zupkę, słuchajcie, robimy. Dobrze by było, tak jak to kiedyś tam moja mama czy ciocia robią, to robiły. To robiły zupę zawsze z dwóch mięs. Przeważnie była to wołowina i... co to było? Ten przełyk z kurczaka, czy po prostu kurczak. Ja wzięłam, słuchajcie, nogi z kurczaka, także będzie. Sisulka na pewno będzie zadowolona. No bo jednak wywar na mięsie jest lepszy, nie ukrywam. Ja mięsa nie myję, wkładam. Myślę, że... wiecie co, jutro u mnie będzie Beata, więc ją poczęstuję przy okazji zupką. Myślę, że... a, dam wszystkie. Niech będzie bogata ta zupa. Sisi sama pewnie zje to mięso chętnie. Więc to już będę miała z głowy, jak zrobię. I słuchajcie, co nam potrzebne? Ja wzięłam jeszcze natkę pietruszki, por i taka mieszanka warzyw. No i oczywiście wzięłam krojone pomidory. Wzięłam dwa. W razie co, jakby mi było za... bo ja bardzo lubię kwaśną zupę pomidorową, więc wzięłam koncentrat. No i śmietanę. No i śmietanę. Także zapłaciłam 11,55. Myślę, że spoko, jak na dwa dni będę miała obiad i jeszcze ugoszczę, to myślę, że spoko. Więc teraz zabieram się, słuchajcie, do krojenia warzyw. Umyję oczywiście też mojego pora i wszystko będzie lądowało, tylko najpierw będę zbierać te szumowiny z mięsa, więc musi się to zagotować i pokażę Wam. Wiem, że tak naprawdę zupy są banalne, ale może akurat ktoś jest, kto nigdy nie gotował albo nie wie, to może akurat ten przepis Wam się przyda. A, no jeszcze kupiłam zgrzewkę wody gazowanej. Och, jak ja uwielbiam wodę. Więc... a co to tutaj mi zagląda? Tutaj mały świniaczek? Słuchajcie, jeszcze odnośnie tego telefonu, bo cały czas już sobie go użytkuję. Bardzo szybko się przyzwyczaiłam do tego, aby, wiecie, tylko swipe zrobić. I powiem Wam, mimo że on jest mniejszy, to mam takie wrażenie, że w ogóle on jest... że ma większy ekran, bo prawdą jest to, że nie ma tutaj tych dwóch czarnych pasków, które były w tamtym telefonie, między innymi na guzik właśnie. I powiem Wam, że ten wyświetlacz jest większy, także zarąbiście. Dobra, zabieramy się za zupkę. Miam. W międzyczasie zrobiłam też mojemu głodomorkowi jedzonko i sisulka ma dzisiaj ryż z wołowiną i żółtą papryką. Także ona uwielbia gotowane jedzonko. No to życzymy jej smacznego. Okej, okay, tak wyglądają te, moja mama na to mówiła, szumowiny. Czyli taka piana z mięsa. I to ściągam, żeby było czysto. Warzywa pokrojone. Oni nie mają tutaj, wiecie co, tego, jak się nazywa ta do zupy, selera, nie używają, tylko to jest taka jakby, wiecie co to jest? Jak dla mnie to smakuje jak kalarepa. Także kalarepa, dwie marchewki, pietruszka, ja nie obieram, ani nie myję. Idę na żywioł. Od zawsze tak robię, nigdy nie zachorowałam. A jak są jakieś robale na tym, to się wygotują w garze. Także
Nie wiem, może jeszcze dokroję tej karepy, może jeszcze jedną marchewkę. Ale póki co dodaję to do garka. Pora trochę skrajam, a resztę po prostu rzucam w całości. Jak macie różne mięsa, to nie trzeba dodawać, ale ja dodam, bo mam tylko kurczaka, jedną kostkę rosołową. I słuchajcie, to się musi teraz nam ugotować. Także czekamy. No i kochani, jak zupka już się gotuje, już pomału te warzywka robią się miękkie, dodajemy pomidory. Nie trzeba tego robić, może być sam koncentrat, słuchajcie. Ja to lubię, bo wtedy ta zupa jest kwaśniejsza. Także ja lubię te pomidory czuć. Mogą właśnie być posiekane bądź zblendowane, bądź nawet świeże, słuchajcie. Ale ja tak zawsze robię i mi zawsze tak smakuje. I kochani, teraz trzeba przyprawić tą zupkę, więc trzeba ją spróbować. Kostka rosołowa już się rozpuściła, więc na pewno już jest delikatnie słona, ale na pewno nie aż tak mocno. Więc na pewno trzeba będzie tutaj dodać. Ja sobie spróbuję. Nie ma smaku. Póki co nie ma smaku, więc słuchajcie, ja wielce nie kombinuję z zupą pomidorową. Dodaję tylko i wyłącznie pieprz mielony czarny i sól morską. I tyle. Tego pieprzu możecie dodać więcej. I tak jak ja, na takie zimne, już chłodne wieczorki lubię mieć tak pieprzną tą zupę, żeby była rozgrzewająca. Także dużo pieprzu, no i sól. Tak naprawdę to już do smaku. Każdy sobie robi po swojemu. No i teraz czekamy znowu, aż się to ugotuje, zagotuje. Jeśli chodzi o mnie, to ja przeważnie daję tej zupie tak przejść, temu mięsu, żeby tak przeszło tymi warzywami, tym całym bulionem. I ja taką zupę gotuję przeważnie za 2 godziny. Na malutkim ogniu, słuchajcie, ona sobie pomału właśnie dochodzi. No, także teraz to wlałam, to musi się teraz jeszcze raz podgotować. No i później będę próbować, jak mi to smakuje. Czy dodajemy koncentrat, czy nie. Dobrze, kochani. Po jakiejś pół godziny zupka się tak prezentuje. Ja teraz ją sobie spróbuję. I zobaczę, czy jeszcze muszę dodawać koncentratu, czy już mogę zabielać śmietanką i czy w ogóle odpowiednio jest soli i pieprzu. Muszę dodać jeszcze, a może dodam kucharka? Nie mam magii, słuchajcie, bo można też dodać magii. Dodam kucharka i dodam jeszcze pieprzu, bo za mało, słuchajcie, jak dla mnie ostrości. Ja lubię bardzo ostre jeść i powiem wam, że dodam trochę tego koncentratu, bo mogłoby być to kwaśniejsze. Także ja dodaję bezpośrednio, słuchajcie, daję łyżkę. No i zobaczę, jak to się rozpuści, jak mi to będzie wtedy smakować. Jeżeli się okaże, że jeszcze chcę kwaśniejszą, to jeszcze dodam. Wszystko zależy od waszych preferencji. Niech to się rozpuści. O! Jest lepiej. Teraz z tym pieprzem jeszcze, ale ja dodam jeszcze jedną łyżkę, bo śmietana też trochę zabierze tej kwaskowości, tak złagodzi trochę tą zupę, więc na spokojnie mogę sobie zrobić ją kwaśną. Fajna taka, wiecie co, treściwa, bo i dużo warzyw. W ogóle jakie jecie zupy pomidorowe?
bo są trzy opcje: z ryżem, makaronem bądź z pieczonym chlebkiem, kruchym pieczywem, także jestem ciekawa, dajcie znać. W ogóle dajcie znać, czy Wam się też podobają takie vlogi, takie typowo domowe, że tak naprawdę nic nie robię, tylko zwykły dzień. Pycha, teraz jest pycha. Idealna. Także kochani, teraz możecie sobie zabielić zupkę, możecie tak zostawić, możecie ją zabielić jogurtem. Ja to robię śmietaną i tak, żeby idealnie roztrzepać śmietanę, to możecie wziąć trochę zupy do jakiegoś, powiedzmy, naczynia takiego dłuższego, wlać tam śmietanę i roztrzepać. Ale ja się w to nie będę bawić, po prostu dodaję bezpośrednio śmietanę. Tak, o, ona się mimo wszystko rozpuści. Ja nie lubię sobie brudzić naczyń. Tutaj jest 300 ml, więc ja dodam, słuchajcie, połowę. No i mieszamy. I mówię, to się wszystko rozpuszcza, zobaczcie. Także mega łatwe to jest wszystko, słuchajcie. Mogę to jeszcze spróbować raz ze śmietanką. Teraz. Ja to sobie nawet lubię tak nalać do kubka taką samą wodę. Uwielbiam to po prostu. Niebo w gębie. Idealnie, słuchajcie, ta pół śmietany. Za dużo nie, chyba że chcecie mieć ją bardzo taką kremową. Ja lubię mieć ją taką właśnie bardziej kwaśniejszą niż taką zabieloną. Także zupka jeszcze niech jeszcze raz się tak jakby ugotuje z tymi wszystkimi koncentratami, ze śmietaną i słuchajcie, będzie gotowa. Wstawię ryż. Wstawię, słuchajcie, ryż biały i ugotuję. Kochani, nałożyłam sobie zupkę. Mam ryżyk, mam troszkę warzyw, mam pietruszkę, lubię dużo pietruszki, uwielbiam. No i teraz test, jak smakuje. No bo wiadomo, że sam bulion to bulion, ale z tym ryżem, z tą pietruszką myślę, że będzie inny posmaczek. Także biorę. Ale czemu ta tak szczeka? Suszarka chodzi, misiu. Bardzo gorące. Kochani, pycha. Jeszcze sobie dowalę tej pietruchy. Przepyszna mi wyszła ta zupka. Także jeżeli będziecie mieć ochotę, to możecie wypróbować właśnie mój sposób. Nie wiem, czy robicie tak samo, czy podobnie. Ja robię właśnie w ten sposób. Zupka jest przepyszna. Nie ma niczego lepszego niż domowe jedzenie tak naprawdę. I tak bardzo jak lubię czasami sobie zjeść taką zupkę chińską, to nie zamieniłabym tych zupek chińskich, nie zamieniłabym tego domowego jedzenia, takiej zupki na żadną inną chińską, chociaż czasami lubię sobie taki makaron, wiecie, z tej chińskiej zjeść i tak dalej, ale to jest po prostu mistrzostwo. Ja się, kochani, z Wami będę żegnać, dziękuję bardzo za uwagę, no i mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Buziaczki! Muah.